Cześć tam wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Świerszczy, przed nami kolejny pojedynek z serii Heroes 5 PvP. Moim przeciwnikiem ponownie Ledan. No i co? I mamy banowanko, tym razem jesteśmy po stronie... po stronie pomarańczowego gracza, więc pomarańczowe kryształki zwiastują to, czym będziemy ewentualnie mogli grać. I teraz tak, jeśli chodzi o pary, no to cóż, Heaven, Necropolio nie chcemy. Szczególnie na pana Leduna. Nie chcemy też raczej w Loch Akademią grać, chociaż ostatnio zauważyłem, że jest to grywalna para jednak mimo wszystko. Gracze się troszkę nauczyli, ale ja tak akurat nadal jestem nieprzekonany, bo sama w sobie Akademia jest dla mnie taką zbyt dużą gambą i ja naprawdę chciałbym, żeby to się zmieniło, żeby ta frakcja była mniej, bardziej przewidywalna. Znaczy ja rozumiem, że nieprzewidywalność powoduje większe emocje, natomiast no... Trochę umiaru, trochę umiaru. Przystań w Orka, jak najbardziej spoko. Przystań w Sylwan, spoko. Krasnolud w Nekropolię nie chcę, bo przewołanie przegrywa i mam wspaniałą parę, wspaniałą do grania, wspaniałą do oglądania. No po prostu ja to tą parę bardzo lubię. Kurok kontra Frejda. Jeszcze Frejda ma tak porąbaną speckę, akurat w tej parze bardzo, bardzo skuteczną, że no jestem mega zadowolony. I teraz tak. Co my tutaj mamy? Wolumin magii światła, trochę szczęścia, no i trochę ataku. Reszta to takie, powiedzmy, że ok. Tutaj. Peleryna Sandro, mówisz? Peleryna Sandro, spoko, no trochę do spell powera tej rzeczy jest. Jeszcze dodatkowo ewentualnie jakby chcieć grać w ogóle tego. Chcieć grać rozkłady, nawet nie wiem. Co? Nie ma na szczęście sezonu rankingowego, więc mogę próbować rzeczy, które mogą działać na numerze. Na rankedach. Także, wiecie, no. Tutaj nie ma znaczenia ten punkty, no tak, taka prawda. Sandały błogosławionych, atak plus 3, plus 1, plus 3. Fajna ścieżka, już się zapowiada, bardzo fajna ścieżka, no. Tutaj te rzeczy, o te 3, to jest taki super komplet. Tutaj jest jeszcze piersi areny, który jest też fajny. Plus 2 punktów życia. Dla jednostek też ok. No i ewentualnie jest jeszcze pas żywiołów. No i można by tutaj... A co jest w gildii? A co jest w gildii? Uwaga. No, ach kurde, bariera miecza. I tutaj mam pełny komplet z przywołania. Ale kusi, co? Żeby zagrać żywiołaki na przystani. Jeszcze jakby klonowanie było, no kurde. A jak da, to co? Jak da coś fajnego, na przykład magię przywołania z Feniksem, och proszę, tak. To, czekaj, to co wtedy zrobię? Co wtedy zrobię? Wtedy pójdę... No ta ścieżka nadal wydaje się ok, bo Feniks jako wsparcie jest nie najgorszy. Natomiast tutaj wtedy te żywiołaczki, ajajaj. Plus 4, plus 3 spell powera, kurde. A ewentualnie tutaj, plus 2, plus 2. I plus 2. Okej, okay, nieźle, nieźle. Plus 6 spell powera. No kurde, szkoda, że nie ma jeszcze bardziej wyżyłowanej ścieżki. Natomiast dobra, jak da, to się zmieni koncepcję, a jak nie da, to idziemy tak. Jeszcze tylko przyjrzę się tej mojej super gildii. Jest prawka, wytrzymka, boska siła. Raczej zagra mi Ledan rozbicie światła. To nie zmienia faktu, że... że wtedy będę miał jakieś tam boosty. No dobra, nieważne. Jakieś będą. Mistrz gniewu. Mistrz odwołania. To może nie. Natomiast czekajcie, zobaczmy sobie jedną rzecz tutaj. Boska siła jest, tak? Boska siła. Dobra. Wichura i te Wifkit będą słabsze. To w sumie nie jest mi jakoś bardzo... O Boże, to jest Ranger. Tak. Bierzemy tak. Nie, tak. O, proszę, Anioł Stróż. To się nazywa granie bardzo dobre. Atak z. Frejda to chyba umie sobie to moc przyspieszenia. A nie, bo Frejda umie zwykłe przyspieszenie. A, no dobra, to będzie umiała też to. Na orka jest bardzo fajna, niepowstrzymana szarża. Jest też bardzo dobre łucznictwo. Ekspert obrony wskazany. Ekspert obrony wskazany. Ta witalka się przydaje na chłopach. I
Unik, bo może być balista. Tak, zagrajmy tak i pójdziemy pod artefakty. To myślę, że jest ok. Tak, wszystko się tu zgadza. Myślę, że bolid się zepnie. Można było grać machiny, wiem, każdy gra machiny w tej wspaniałej parze, ale ja nie chcę. Tym razem zaryzykuję światło. Dlatego, że tak nigdy nie robię. I potem, wiecie, i potem kurczę, gracze specjalnie nie uwzględniają tego, że ja mogę coś rozbić. Dlatego, no cóż, tym razem tak łatwo nie będzie. Jest łaska. Dobra. Bierzemy sobie unik, ciach. Lepszy atak idealnie. Na razie się wszystko tutaj rozwija tak, jakbym chciał. I sobie tego życzył. Ciach. No dobra, może być. Ekspert atak. Boję się, nie ma woluminu przywołania. Kurde, ten to mnie. Jak mnie przeczytał? O, skubany. Ej, bez kitu. To było dziwne. Ekspercka magia, mistrz odwołania. Nie. Mistrz łask. Chciałem mistrza łask, a, bo to wtedy będę musiał grać moc wytrzymałości. No to. Dobra, to pójdziemy na ten środek i trudno. Dobra, pościemniajmy trochę. Ściemnianie jest śmieszne, zawsze szczególnie na Ledana. Dobrze, dobrze, dobrze. Zrobimy sobie tak. Brakuje mi tutaj anioła stróża. Tutaj jednego mistrza, to można domknąć tym, a tego się pozbyć. No dobra, brzmi jak środkowa ścieżka. No i tutaj tak, zdecydowanie. Statystyki są potrzebne. 6, 9, 3, 2. Brzmi jak statystyki zwycięstwa. Ledan z rozbitym przywołaniem XT na przystań z klonowaniem. Znaczy, jakby dało się klonować żywioły, to w ogóle byłoby śmiesznie. 12, 11, 4, 3. Wiedza i atak. Tak. Wiedza i atak, bo pewnie będzie i tak rozbita magia, więc będę rzucał co turę no, nowego boosta sobie. Znaczy, rozbita będzie w sensie, że siła ponad magią będzie porąbana. Ciach, wichura dana, okej. Okay. Magia zniszczenia, no kurde, jakby tutaj to jakby Pijek to ogląda, to pewnie on by od razu kasował pozostałe rzeczy i rozwijał się w magii zniszczenia, no proste. Natomiast ja chyba tak nie będę robił, to nie ma sensu, biorąc pod uwagę moją gildię. Idziemy sobie po rzeczy, których są mi potrzebne. Mistrz łask jest mi bardziej potrzebny. Moc wytrzymałości też mi była potrzebna, więc się wszystko zgadza. To nie jest mi potrzebne i dopinamy sobie kolejną rzecz. Oczywiście nie żadną z tych, bo to mi w ogóle nie pasowało. Co mi tutaj się wcisnęło, czego ja nie chcę? Halo. No ta wichura cholerna. Wynocha. Anioł stróż, super. Taktyka. Nie. No i teraz poproszę o szarżę. Coś zrobiłem nie tak? No shit. Serio? No 50%. Ale ja chcę tą szarżę. Kurde. Hajsu mi zbraknie. No dobra, no jakby ten kontratak to jest jedyna para, w której umiejętność eksperckiego kontrataku naprawdę oddaje. To jest akurat fakt. Dlatego, że te. No bo ork cię musi bić, nie? Więc kontratakujesz i jest git. Natomiast no, ta gra to 14, 11, 5, 5 to nie wygląda mi jakoś za wesoło. Weźmy sobie tak. Dodajmy to. Dodajmy to. I jeszcze to. Ciekawe, czy będzie z tego level. Nawet nie wiem. Będzie. Jeden punkt szczęścia. Kto by nie chciał dodatkowego punktu szczęścia? Ciach, ciach. Idziemy sobie w takim razie tutaj.
Kupujemy armię. Cało poza kapłanami. O, proszę bardzo, jest Hehemot. Jest Hehemot i jest żółty kapłan. Jestem ja! O, śmiesznie. Nawet tutaj jestem wklejony. Dobra. Chciwy koń. No tak, bo jest koń i chciwy koń. Jest ćwierć. Wkurzony ćwierć. O, mały ćwierć. Dobra. Kurz. Kurz. Aha, obaj są kusze, dobra. Chłopska milicja, to chyba też jest zmienione. Krzyżak, fanatyk, Chimkin bojowy i Chimkin. O, super, super. Kapeć. Podoba mi się. Podoba mi się to. Dobra. Kim chcemy być? Chyba ćwierczem. Jednak na worka to chyba jednak ćwierczem. Tutaj z koniem, myślę, że chcemy być jednak chciwym koniem. Co do tego, to raczej chcemy być Chimkinem bojowym, bo jego to ciężko zbijać, orkowi jest generalnie. Jestem fanem zwykle fanatyka w orka, ze względu na właśnie na tą specyfikę, że rzadko kiedy jest do wykorzystania ten krzyżak. No musiałby zagrać machiny na mnie, nie? I wtedy chronię kusza i jest super. Natomiast tak w pozostałych wariantach to ten centaur nawet niewiele robi, bo mam archanioła. Więc to jest całkiem git rzecz. Kurz to raczej zwykły kurz. I raczej chłopska milicja będzie tutaj lepszym pomysłem. No i teraz tak. Weźmy sobie przynajmniej trzech, spróbujmy. Podnieśmy jeszcze czwartek. Czwarty może się nie udać, ale... Znaczy na pewno się nie uda. Ale Hehemota sobie podnieśmy do... Myślę, że skoro mam światło, to raczej najlepszym wariantem dla mnie będzie... No ten żółty kapłan, nie? On jednak coś zrobi. Hehemotów podniosę, tak. 400 jest ulepszenie konia, więc podniosę go, ulepszę go. Okej. Okay. Proszę bardzo. Teraz tak, dodatkowy hehemot idzie na... Awansował na żółtego kapłana. I jeszcze myślę, że tak z 10 się powinno udać, to? Nie, 10 się... 9? 9? No 9 się powinno udać. Proszę bardzo. Idealnie wyliczone. Okej. Okay. Ma się jednak ten kalkulator w głowie. Oczywiście, no to był taki żart. To nie było liczone ani trochę. Mamy tego. Mamy, o proszę, jak się prezentuje, to się nazywa potęga. Mgaciej jest naszym tutaj, no bez niego to byłoby nudno w niektórych momentach. Także mamy machiny, omówienie buildu jest następujące, no Frejda ze statystykami 14-12 nie robi wrażenia jakiegoś specjalnego. Tutaj delikatny boost do inicjatywy dla jednostek dużych, troszkę do szczęścia, odporność na ogień, która może na balistę to najwyżej te 15% pomóc. Tutaj prezentuje się to tak, więc rzucamy raz grupówkę, drugi raz grupówkę, trzeci raz grupówkę, czwarty raz grupówkę i to jest zapas. Tutaj rasówka za 0,33 i mamy jeszcze kolejną grupówkę. To okej, jest całkiem spoko. Zobaczmy, co przeciwnik sobie tutaj rozgrywa. Dobra, niestety jest szamanka, taka w sensie, taka kurczę, co... To rzuca pioruny, to niedobrze. Centaur ten gorszy, więc... Znaczy gorszy na system mam wrażenie, więc jest to ok, dlatego że mniejsze widełki mniej mnie zaboli. Co jeszcze ważnych rzeczy? Że Kurok daje bonus do szału na początek, więc początkowe obrażenia będą dość niskie. Początkowe obrażenia będą dosyć niskie i... No niestety, tak to wygląda. 22-17, no to tym bardziej. Jeszcze balista jest grana. Czyli będzie trzeba, czyli to jest ten jeden wariant, w którym ten fanatyk po prostu nie oddaje. Cóż, okej. Okay. Tak też bywa. Nie mamy co się chronić, nie uda to się, więc... Więc pewnie będą stały tu jednostki małe, prawdopodobnie. Na środku postawmy w takim razie tego piwego konia tutaj i... No i co, nie mam odbicia pocisku. 22-17 zdaje się być naprawdę ciężką sprawą. Z rzeczy fajnych, co można zrobić... Hmm.
Jak będzie pułapka postawiona, to ja mogę przemieścić się tutaj. Nie, właśnie chodzi o to, żeby go uwolnić i ominąć pułapkę jak coś. Więc zróbmy sobie tak, że się przemieszczę tutaj i pójdę na wprost. Też to jest opcja. I nie wychodzę do przodu wtedy. Ma to sens. Jest 34-29 z podstawową obroną eksperckim atakiem. No nie jest to aż tak przerażające, jakby się wydawało. Przerażające się zrobi dopiero w momencie, w którym... W momencie, w którym niestety, ale no, zaczną te jednostki mnie bić i... Jest dosyć szybka ta balista. Dobra, to poniekąd zmarnowany ruch, więc dobrze. Weźmy sobie, kliknijmy defa. Let's go gambling. Nie, spokojnie. To ja mam gamblować. Myślę, że chciałbym, żebym wjechał w tego, tak? Nie. Nie będziemy tak robić. Myślę, że on nie zada mi tak dużych obrażeń. Jakby się wydawało. Poza tym ja się wskrzeszę jeszcze, nie? Więc tutaj wejcik, żeby naprawić się po nim od razu. Tutaj sobie mykniemy. 290 goba to jakoś tak mało. Ona pochłania na pewno, raczej nie będzie biła w tego archanioła. No w konia, no to okej, okay, jakby akceptacja. Nie. Dobrze się ustawił. Także ten, także ja zaakceptowałem raczej, że tu nie będzie, że tu nie będzie sukcesu. Jest okej, okay to znaczy, jakby no ja spodziewam się, że to będzie jakieś tam bicie, pewnie po kuszu, coś tam, nie ma to dla mnie znaczenia. Idealnie uderzył, po prostu jeszcze jakby teraz, nie wiem, jakby teraz jeszcze w tego kusznika walnął gniewem, to w ogóle idealnie. Bo ja tutaj tak rzucam prawkę. Okej, okay. Dwa archanioła. Nie ma to znaczenia. Niech kusznika jeszcze pokara tym. Podnosimy go sobie. Jest okej. Okay. Pytanie tylko, co jest rozbite? No bo coś pewnie musi być. Pytanie, czy to jest światło. Jeżeli światło, to zaczynam tutaj się powoli bać. Jeżeli nie, to jest okej. Okay. Bo ja mogę sobie teraz z takich rzeczy ciekawych. Okay, o kurde, spoko. Czyli zużył na tego, oddając balistę. Dobrze, dobrze, może tak być. Nierozbite światło. Spokojnie, damy radę. Damy radę. Śmieszne, że ten, że mój głos wgrał, jak dostaję. Dostaję szała. Weźmy sobie tak. Boom! Zaraz zabijemy balistę. Jak tak dalej pójdzie. Okej. Goblin trapkarz jest przede mną. Szkoda. O nie! Tylko nie uderzenie w kusznika. Co ja teraz zrobię? Prawa moc! Leczenie! Siu! Ho, ho, no nie, tylko nie to. Dobra. Teraz mamy w miarę bezpieczną sytuację. Prędkość 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O! Jeszcze dostanie dodatkowe obrażenia. Nie dostał. No to jeszcze jakiś hejścik, coś ten? Może, kto wie. Trzy sztuki na razie, no to tak zróbmy. Siu! Dobra. Następna rzecz. Następna rzecz może być na przykład... Czy hejścik będzie dobrym pomysłem? No będzie dobrym pomysłem, bo ta Frejda ma porąbanego hejsta, więc... Okej. Okay. Już powoli się kończy też paliwo. Temu orkowi, jeśli chodzi o te
O te kurcze gniewy. No i kogo on tam uderzy? No konia trochę na pewno zaboli to. O, 16, jak dobrze. Okej, okay, akceptacja, jakby totalnie bez problemu. Luzik, zaplanowany. Za 5 sztuk? O Jezu! On oddał mi jeszcze 5 wyvern. Nie no, kurde, zarąbiście jest ogólnie. Zarąbiście jest na razie. Także... O nie, tylko nie 48 kuszników. Dobra. Weźmy sobie super, super hejsta. Nagle pasek zmienia się. No i co teraz? I co teraz, panie kolego? Fajne to. Weźmy sobie... Na razie niszczy ten... Na razie niszczy mi strzelców. Było to możliwe, żeby go zabić? Było. To nie będziemy się na razie przejmować. Weź, daj sobie... Daj sobie Wade'a. Teraz tak, uderzenie w niego, ok, myślę, że spoko, na razie, bo sporo rzeczy tu można jeszcze poprawić, jak ktoś. Więc 14, kurde, jak to bije. Poczekamy na jeszcze jakiegoś boosta, myślę, że tak. Ty masz hejsta, to prawkę, teleportację masz nawet. Możemy zacząć bić. O, jeszcze jak, fajne. To lochi był, jak słyszeliście, zarąbiste. Zarąbiste, ogólnie śmieszne. Podoba mi się. No i dobra, no to ten. To teraz zrobimy sobie na przykład. Na przykład tak, że. Kogo by tu zabić? Myślę, że. Też nie wiem, czy nie bidną wywernę. Oklepywać. Ten też w sumie będzie raczej nietrudny. 17. 13. No i okej. Okay. Teraz jeszcze jakby goblin nie zaatakował. To będzie fajna kontra. Dobra, 3. No akurat szkoda, że tego. No, szkoda, że tego. Czekaj, ty sięgasz do niego, nie sięgasz. Cofnij się tutaj. Boska siła. Ma to sens na pewno. Wytrzymka też ma trochę sensu. Chyba teraz nawet największy sens ma wytrzymka. 50 mówisz. Jest szansa na 50 aż. 30. Bardzo fajna roleczka. Niech teraz tak. 33-29. No w sumie mogłem pozwolić temu archaniołowi umrzeć, bo on dostałby jeszcze dodatkowy bonus. Ale okej, okay. Jak ta wywerna się oddali od pozostałych, to ja też z chęcią z tego skorzystam, żeby nie sięgały pozostałe jednostki. 6 prędkości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Trzeba to dobrze rozegrać. 16, bardzo fajnie, że go zaatakował, to teraz go jeszcze dokończymy. Orzesz, jaki damage. Myk. I jeszcze raz. No i nie ma wywerki. Idziemy tutaj. My jeszcze mamy, planujemy długą grę. Nie no, oczywiście. Ja tak żartuję, sobie trochę nakręcam, bo bardzo źle to wygląda. Przeciwnik no, nie schodzi tak jak powinien. Ja mogę tą Freydą za chwilę rzucić jeszcze oczywiście i łaskę, i jakieś tam chronienie tych jednostek potrójne. I trochę mi to da, no nie? No ale nie da aż tak dużo. Teraz musi rzucić kolejny piorun. No i przede wszystkim mam jeszcze oczywiście tego anioła stróża, który gdzieś tam mi spowoduje podniesienie którejś z jednostek. Dobra, zabił tego, to było dziwne. Było bardzo dziwne. Ty masz hejst. No hejst to macie wszyscy, no nie? 1, 2, 24, o. A to już się nie ruszy raczej. 19, bardzo fajny damage.
Cyklop nie strzeli, musi iść do przodu. Mamy nastakowanego tutaj chłopka. 25-26. Cyklopek też widny zaczyna być. Dostał sporą kontrę. Czał mu praktycznie cały zbił. I teraz tak. Archanioła sobie poczekamy. Z archaniołem. Ok, 10 sztuk. Ile on tam tej wiedzy? Jeszcze 54. No to będzie ciężko. Co bardziej bym chciał? Chyba konia w końcowej wersji. Chociaż nie, bo jak archanioł zostanie wskrzeszony, to on jeszcze wskrzesza za 700 kolejną jednostkę. To może tak zróbmy. Teraz on podchodzi mi pod fanatyka. 38 już ma ataku. Jak on mu odda? Kurde. Mam jeszcze laka, to może by weszło. Mogę sobie rzucić też. No teraz łaska chyba pójdzie. Na 5 spell powera podnoszenie. Podnoszenie jednostek to. Nie wiem, czy da taki efekt, jakbym chciał. Jednak gryf. Zwarcił, ok. Ale to nie zmienia faktu, że. Czekaj, sprawdzę sobie, co ja tam mam ogólnie. Wskrzeszenie za 30, za jednego to mało. Wskrzeszenia raczej nie skorzystamy w tej bitwie. Ze wskrzeszenia. To jeszcze tak zróbmy. Nie, damage'a, przepraszam. Brakuje. Dobra, klepiemy w takim razie, tak? Okej. Jest na razie spoko całkiem. Pod względem tego, co tutaj mamy, to już lepiej, no lepiej nie będzie. Na razie trzeba strzelać, trzeba skorzystać z tego, że jeżeli podejdzie pode mnie, no to gdzieś tam go tutaj przyjąć i spróbować na dystans jeszcze kosić. Przydałoby się skrócić kolejną jednostkę, która zapewnia mu jakikolwiek damage z tego gniewu. Ona nie ma many, no to okej, okay, pójdzie do przodu. 1-2, mogę zabić. 1-2, 22, okej. Okay. Tylko ten lak mi trochę też nie wchodzi. Kurde, fajne obrażenia mimo wszystko. Takie przyzwoite. 19. Teraz tak. To bez kontry. I blokuje goba w fanatyka. A fanatyk jeszcze się trochę tutaj przyda. No i teraz szczęście, to teraz to słabo. To jakby tutaj zaczęło wchodzić to mocniej. I jeżeli on teraz nie zwróci uwagi, chociaż chyba dalej mam daleko. Mogłem go przyciągnąć. Ach, kurde. Powinienem stanąć tutaj. Okej. Okay. Powinienem stanąć tutaj, ale to też nie jest aż takie. Na razie sobie postrzelamy w takim razie chwilę. No, dał radę zniszczyć wózek. O, rzesz! Myślałem, że zbraknie mu damage'a na dwóch wywernach. No cóż. Bardzo ciekawe. Święta szarża. Proszę nie dotykać mojego tutaj fanatyka. Dobra? Tak się umówmy, że nie będziecie go dotykać. Ale słaba gra. Kurde. Mimo, że światła nie rozbił, mimo, że statystyki, że mam no 26-22, no to jest 26-22 versus 22-17. Wygląda to komicznie. I to tak naprawdę komicznie. A kurde, mimo wszystko. Mimo wszystko. O, dwa razy powinien go uderzyć. Czemu uderzył tylko raz? No to cóż, ciekawe, ciekawe. No dobra, to się przerzucimy na świętą szarżę tutaj.
Ta. Jednak. Cóż, tak też bywa. Patrzcie tu bliżej wszyscy. To znaczy... Od razu. No tak, no ja wiem o co, Kaman, no. Dobra, weź go tam. O nie, naprawdę. Naprawdę. Kurde, ten chłopak jest taki mocny. 27, 28. I dalej ze 61 sztuk spada. Kurde, no niedobrze, no. I ten cyklop, którego powinien uleczyć, ale z jakiegoś powodu nie uleczył. Patrzcie, no. Jestem pod wrażeniem, że podstawowa obrona tutaj i ta kontra za 42 to jest bardzo mało. To jest bardzo mało, jakby ten chłopek ma 3-3, 27, 28. A, dobra, w tym sensie, no tak. No dobra, kolejny raz bez szczęścia żołnierza uderza. Wspaniale. Niestety, no nie było już jak tego. Jak tego uciągnąć. Bardzo, bardzo ciekawy gameplay. Jakby to co widzicie tutaj, to, że Ork był w stanie to wyciągnąć, to kwestia kilku takich. Jak to nazwać? Kilku takich. Dziwnych zbiegów okoliczności? Może coś takiego? Bo jednak ten, że czempion nie wchodzi na dwa ruchy, nie zdarza się zazwyczaj. Szczególnie przy rzuceniu, no, przy takiej inicjatywie po prostu takie rzeczy się, no, nie zdarzają. I że wiecie, padają machiny po pierwszym strzale, no dużo takich rzeczy, które normalnie się nie wydarzają, się tutaj wydarzyły, no ale przeciwnik też zagrał fajnie. Jednak 22-17 uzbierać i wszystko to jeszcze zmieścić, no to naprawdę spoko. Także GG. GG, że mu to wyszło i jeszcze tylko, o tak zrobimy. Pyk, pyrgnie sobie po swoich za 9 sztuk. A jednak nie, zapomniałem, że to mam. Dobra. Cóż. A no tak. Szkoda. No dobra. Teraz tak, za 30, no, no ze szczęściem, no to naprawdę. I dlaczego bijesz tylko 6, to też mnie zastanawia. Cóż. Trzeba by zrobić, żeby ta jednostka wskrzeszana jednak... Żeby ta jednostka wskrzeszana miała jednak więcej tej gotowości bojowej, bo to trochę... Że one się wszystkie ruszyły, no to było słabo. No cóż, no, ta gierka taka, no nie wyszła mi, no jednak z przeciwnika ten. Przeciwnikowi zostało dużo więcej wojska. I w sumie to mimo nierozbicia światła, to jest coś, co bardzo rzadko widzę. Ja zaryzykowałem światło, przeciwnik go nie rozbił. Miałem wytrzymkę prawą, pozbyłem się machin. Kurde, te statystyki bazowe naprawdę mu dały wina. Kurczę. No dobra, okej, no jeszcze wiadomo, że był ten krzyk dystansowy, który teoretycznie, no, to znaczy praktycznie mi zrobił dosyć sporo takiego zamieszania, nie? Bo jednak 90 many na orku to rzadko ktoś ma, zakładając jeszcze dodatkowo, że ma 22-17 statystyki. To jest niesamowicie rzadki widok. Natomiast, kurczę, jak on tak fajnie pogodził, no... Nie ukrywam, że trochę takie bolesne to dla mnie, ale okej, no trudno. Tak się też zdarza. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka, fajnie, że byliście i możecie jeszcze zostawić ewentualnie dislike'a, bo się znowu spłakałem. Trzymajcie się, cześć!